Święto Komisji Edukacji Narodowej to nie tylko Dzień Nauczyciela, ale również okazja, by nagrodzić ich podopiecznych. W związku z tym starosta powiatu tarnobrzeskiego wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom. 12 uczniów ze szkół średnich działających w powiecie tarnobrzeskim otrzymało roczne stypendium w wysokości 100 zł. Doceniono nie tylko licealistów, ale również uczniów kształcących się w technikach i szkołach branżowych. Ci młodzi ludzie są przyszłością powiatu, są przyszłością kraju. Myślę, że tą wiedzę, którą otrzymują u nas, ta wiedza pozwoli im później w życiu osiągać sukcesy. Liczę na to, że dzięki swoim zdolnościom skończą dobre studia, no i będą mieli zajmować, będą eksponowane stanowiska w powiecie, w kraju, a może i szerzej w Europie. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowej Dębie, Katarzyna Brzuszek, oraz Gabriela Frańczak, uczennica pierwszej klasy Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół w Gorzycach. To jest duże wyróżnienie, że dostaje się, po prostu jest się w tej jakby czołówce najlepszych uczniów w szkole. To jest też duża motywacja, że jednak dostaje się po prostu pieniądze za to, że są te wysokie wyniki w nauce i to jest duża radość na pewno. Powiem szczerze, że byłam zaskoczona, jak usłyszałam, że dostanę to wyróżnienie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę tutaj być i spędzać czas z innymi stypendystami i otrzymać po prostu tą nagrodę. Wyróżnieni uczniowie, których średnia ocen przekracza piątkowy próg, opowiedzieli o czasie poświęcanym na naukę, a także o dalszych planach, które ściśle związane są z edukacją. W ostatnich latach staram się nie uczyć tylko do szkoły, lecz dla siebie. Na przykład podjęłam się nauki mechaniki kwantowej i astrofizyki, przez co w tygodniu przeznaczam około dodatkowych 3 godzin. A jeżeli mam to rozkładać tygodniowo, ile się uczę godzin, to 8 godzin. Najwięcej czasu poświęcam na przedmioty, które rozszerzam, ponieważ no, to one decydują o tym, czy dostanę się później na wymarzone studia. Chciałabym pójść do Rzeszowa na prawo i administrację, a później jako pracę, no to oczywiście w sądach, a taki docelowy cel to jest Sąd Najwyższy. Starosta powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł nie był zaskoczony wysokimi celami, jakie stawiają sobie tegoroczni stypendyści. Ludzie powinni mieć marzenia i pamiętacie, że starożytni mówili o tym, żeby sięgać gwiazd. No i w tym momencie to jest sięganie gwiazd, a więc nie mówienie, a może będę gdzieś tam na pośrednim stanowisku, tylko chcę zajmować ważne miejsce w społeczeństwie, stąd fizyka kwantowa, stąd Sąd Najwyższy, stąd dobre stanowiska w kraju, bo jeżeli mamy marzenia, to te marzenia się realizują. A my życzymy dalszych sukcesów na naukowej i zawodowej drodze.